co? O co chodzi? Jak? Na drzewie? Ła! Co za głupie drzewo? Gdzie ja jestem? Dziwna ta kraina. Taka jakaś ścienna. Tam jest pustynia. A tam? To chyba dom. Tak. To jest dom. Nie widziałem, że kogoś spotkał w tym świecie dziwacznym. Do swego domu chyba. Mój dom. Creepery nie. Nie chcę. Otworzyć się. Ty kurka! Co ty tutaj robisz? Ja tutaj. No przyszłem tu. Zadaję pytanie, ja tutaj zadaję pytania, a ty tylko odpowiadasz. Rozumiesz? Czuję się jak w filmie akcji? Mniej więcej. Dobra. Nie będziemy tutaj siedzieli. Proszę wejść. A co ty tak od tak wpuszczasz obcego człowieka do domu? Chyba nie będę go trzymał na dworze, jak spadnie noc. Jak będziesz wypić? Tego słyszałem, że są creepery, które nawet słońce nie zabije. A ja jeszcze żadnego takiego potwora nie widziałem tutaj. Oprócz takiego zielonego ogórka, który robi i z takich zielonych gości w ubraniu, które... Ten zielony ogórek, jak go nazwałeś, to jest właśnie creeper. To jest w pierwszym lekcie, a ten taki, co żeś mówił, co robi... To jest zombiak. Oj. No, no, więc jak się tutaj znalazłeś? No, z drzewa spadłem, nawet pamiętam z którego. Ty też? Co? Ty też? Ale co ja też? Ty też spadłeś z drzewa? Się obudził na drzewie? No ja się obudziłem na drzewie po prostu. Czyli jest nas dwóch. Dwóch i cała masa tych zombiaków i creeperów. Trzeba. Pewnie jesteś głodny. Nie. Nie jestem głodny, ale mam tego sadzonka? Więc mal... Może ją posadzę. Witam cię w świecie. Jak go niektórzy nazywają Minecraft. Minecraft. No ale możesz go nazywać więzieniem, piekłem, jak to chce. Znaczy, ten świat sam w sobie nie jest zły. Raczej istota, która opanowała ten świat, jest zła. Lub istoty. Jakbyś kiedykolwiek znalazł tutaj plemię z domami. Wybij wszystkich. Myślę, że masz kurczaki. Uważaj. Diabio? Nie, po prostu... No to... Dzień. Jeszcze jest dzień. Pozwól, że ugoszczę cię w moim domu na jakiś tam okres. Wiesz co, ja bym się proponował schronić, bo widać, że słońce już zachodzi. Bardzo szybko. Zapraszam, tylko wezmę ci łóżko, bo nie chcę, żebyśmy spali obok siebie, wiesz, tak
że nie jestem. Rozumiem, no, tak. Takim. Jak myślisz? Nie byłby smutny? Najpierw chodź, pomożesz mi zbierać gałęzie. Gałęzie? No ten. Drewno. No drewienko, tak. Uważaj, bo... Ale czym ty chcesz to zbierać? Ty to ręką uderzasz? Nie, sikam na to. Spoko. Ha. Jak będziesz widział, że zapada zmrok, wyciągnij miecz, jeżeli jesteś daleko od domu lub uciekaj do domu. No to nie masz co, ja już może tak ucieknę. Znaczy, jeżeli chcesz, możesz zostać na jakiś czas, ale nie wiem, czy chciałbyś ze mną wrócić w taką podróż. Można to nazwać. Podróż? A co, ty nie chcesz iść z tego domu, czy jak? Nie, właśnie tutaj się osiedliłem, ale muszę się zemścić na plemię, na plemiona, które zabiły mi rodziców. O, widzę, że kurczaki, no, zniosły. Bardzo ciekawa opowieść, wiesz? Nie, po prostu kolega z bractwa asasynów mnie wystawił w piekle i obudziłem się później na drzewie. No. Czyli... Nie, to nie tak jak myślisz. Nie wiem, czy mogę ci zaufać, wiesz. No, to co widzisz na moich plecach już dawno nie przecinało niczego. Oprócz mięsa... No, ludzkiego? Nie, co? Ludzkiego. Co ty myślisz, no? Au? Mów, czy przybyłeś tu, by mnie zgwałcić? Gadaj! No chyba żartujesz. Czy jesteś z plemienia? Nie, jestem z bractwa asasynów. Szedłeś mi zniszczyć dom? Ty wiesz, kto to jest Altair? Ibn Lahad? Czy ja zapomniałem już nazwiska jego, czy to jest imię? Mniej więcej słyszałem. No właśnie, więc... A tak jakby... No... Jakby się to powiedzieć... Byłem jego uczniem. Byłeś uczniem Achilla? Ja nie pamiętam z jego imienia, ale... Nie! On, Altair, jest z bractwa asasynów, a nie z jakiegoś plemienia. I nawet ty byłeś uczniem Altaira? No byłem. Witaj, bracie! Jak, bracie? Nie, ty jeden. Ale wstawił mnie ten podły. Aha. Jeśli jesteś z bractwa, powinieneś umieć posłużyć się tym i wykonać nasz znak. Chwila, czekaj. Muszę leźć. No dobrze. No i zrobimy nasz znak. Witaj. I teraz pamiętasz? Skok brzuszny. Skok na klatę. Też. Ja słyszałem, że my robimy skok. Nie, no ja. Dobra, wiesz co? Ja proponuję się przespać, bo widzę właśnie zielonego ogórka na horyzoncie, tam przy drzewie. Mam pomysł. Nie, ja z nim nie będę. Osłaniam mnie. Gdzie ty jedziesz? O, już dawno nie przycinałem mięsa potworów. Dobra, wracajmy. No. Więc, że cię ugoszczę. O. Zielony ogórek? Nie wychodź. One lubią wybuchać. Wiesz co? Może... Może... Chodźmy spać. Chodźmy spać.
patrz. Tak będzie lepiej. Będziesz lubił, wiesz? Nie masz... Ej, nie żartujesz? Odsuń się. Uważaj. Odsuń się, odsuń się. Pokażę ci. Musisz uderzyć i się szybko cofnąć. Wow. Żeby nie doprowadzić do jego wybuchu. Jak on wybuchnie? O, zabiłem go. Sprawdź, czy jest proszek. Chyba nie. Bul, bul, bul. Bul. Nic nie ma. Właśnie. Po pamięci mojego okna. Nie masz już okien? Dobra, wiesz co, może chodźmy spać. Mhm. Dobranoc. Dobranoc.